To była moja pierwsza pracownia. Miałem trochę szczęścia, bo ja w tym budynku mieszkałem razem z rodzicami, w tym domu. No i jakimś cudem udało się, że wypożyczono mi tę pracownię, coś takiego, bo tutaj na Placu Konstytucji, w tych wszystkich domach na ostatnich piętrach były pralnie. Pralnie, suszarnie i tak dalej. No w każdym bądź razie ja to miałem. Byłem jednym z najbardziej szczęśliwych malarzy. No i malowałem tutaj wiele lat. Tu jeden kłopot był tylko właściwie fundamentalny. Tak. Ciągle się psuła winda, szóste piętro, a właściwie siódme bez windy i bardzo małe, niewysokie drzwi. A chcąc malować duże obrazy, bo niektóre obrazy moim zdaniem musiały być duże, po prostu nie wchodziły w te drzwi. Ja już nie mówię o windzie. To już machnąłem ręką i to wszystko wnosiłem. Ale w ten sposób brałem dwa obrazy, dwa blejtramy. I obraz składał się na ogół z dwóch części. Tak jak, nie wiem, no, dwie strony książki, prawa i lewa. No i dzięki temu mogłem to wynieść. To jest obraz 2004 roku, ale tak naprawdę ta myśl powstawała, no, wcześniej, ale. Tutaj, w tej pracowni na MDM-ie była betonowa podłoga i w związku z tym no nie miałem pieniędzy na jakieś klepki czy tam na jakieś tego. Po prostu ze śmietnika znalazłem kiedyś dywany i te dywany tutaj porozkładałem, więc tutaj one są też brudne, tutaj też jest farba. No i potem zrobiłem z tego coś w rodzaju patchworku, ponaklejałem te różne dywany. A potem te malowane w różnych latach, w różnych okresach, te pejzażyki po prostu ponakładałem. Wśród moich prac pojawiają się również wątki, tak jak pojawia się wątek o malowaniu, to pojawiają się wątki o pracowni. I kilka miałem pracowni, że tak powiem, w życiu. I niektóre z nich, znaczy te zagraniczne, nie są zdokumentowane tak jak te, bo te mnie właśnie dużo, jakoś nie wiem, no, te mnie dość ekscytowały. I to jest pracownia, ta, która jest teraz na zdjęciu, to jest dach i świetliki w mojej pracowni w Aninie. I te nakładające się, było bardzo dużo świetlików, i te nakładające się świetliki to, no nie wiem, to robiło jakąś taką dziwną atmosferę tam. Ja mówię w tym znaczeniu, że ilość tych świetlików była taka, no powiedziałbym, kalejdoskopowa. To są te świetliki w mojej pracowni w Aninie i to ma, no, pewien związek formalny z tymi obrazami, które malowałem. No to są zdjęcia, ale te o tych obrazach, które były nakładane na siebie, jedne na drugie i powstawały takie trójwymiarowe formy. Niektóre leżały na podłodze, a inne były na ścianie, no i tak dalej. To jest fragment mojej pracowni w Aninie. Ja malowałem, miałem taką dużą ścianę i była drewniana podłoga, no i jak malowałem, to oczywiście lało się tej farby cały czas, kapało, spadała i tak dalej. Po czym, jak musiałem tę pracownię zostawić, oddać, ona miała być zburzona i była zburzona, to poprosiłem robotników, żeby mi wycięli kilka deszek. No i zbiłem je w ten sposób,
To nie było malowane, czasami może tam coś podmalowane, natomiast te małe pejzażyki malowałem tam, nie wiem, no, od wielu lat w wolnych chwilach maluję sobie taki mały pejzażyk i odkładam. No i jak już sobie nazbierałem tyle, ile było, to ile chciałem, no to właśnie zbudowałem z tego taki obraz. To jest kolejna moja pracownia, która była w fabryce Perun. Cztery piętra z piwnicą, ogromne, wąskie, długie, zawalone różnego rodzaju rzeczami, szpargałami, pudłami, rzeźbami, obrazami, meblami, no po prostu wszystko to, co artyści mieszkający, znaczy malujący tam, już nie mieściło im się w pracowniach. I te, ja pamiętam, że zrobiłem kiedyś zdjęcia klatki schodowej, bo bardzo podobały mi się te poręcze. No i potem po wejściu do takich, na kolejne piętro, po prostu robiłem fotografie tych korytarzy. I to mi się najbardziej podoba, bo tutaj jest moja pracownia. No i ten taki, no właściwie, no prawie labirynt. Prawie labirynt. Te zapchane trzy piętra razem z piwnicą, takimi rzeczami, no i z których dopiero się wchodziło do różnych pracowni, pomieszczeń, składów. To jest tak, jak mówiłem, zdjęcie klatki schodowej, którą wchodziłem codziennie i wychodziłem z Peruna do mojej pracowni. I teraz tak, tu są kolejne zdjęcia, które były robione na ogół na przestrzeni 3 lat, 2 albo 3 lata. Po prostu robiłem zdjęcia, jak widziałem, że ten korytarz się zmienia, że ktoś się wyprowadził na przykład i jest przez chwilę, nie ma nic w tym miejscu, a potem się pojawiają szafy. Więc tam, nie wiem, po tygodniu robiłem zdjęcia odkładałem, no i potem, a daty są naklejenia. No i to są, i to bawiły mnie te właśnie te, że się wchodzi, takie niekończące się korytarze, te zetknięcia dwóch zdjęć razem. Że to raz idzie tak, raz idzie w głąb, raz idzie z kosem. No zresztą takie labirynty, nie takie, ale też labirynty pojawiły się w moich innych pracach, w mojej starej pracowni na MDM-ie. Jednym z wątków, które mnie interesują od lat, to jest labirynt. I to wydawać by się mogło, że to jest bardzo banalny temat, niemniej jednak on się co jakiś czas pojawia w sztuce i za każdym razem inaczej. I dla przykładu jest labirynt we Włoszech, niedaleko Florencji, który zbudował Richard Serra, który jest taką, ma taką samą kolorystykę i konstrukcję jak katedra. A drugi przykład, który mi się bardzo podobał, to był labirynt Moniki Sosnowskiej w galerii San Gimignano, również we Włoszech. No w każdym bądź razie te moje zdjęcia z Peruna, niektóre są właśnie takie, robiłem je z myślą o labiryncie. Teraz tutaj jest w pracowni na MDM-ie, dawno temu, bo to był, w pewnym momencie to się zrobił skład. Ja malowałem w Aninie,
I tutaj przywoziłem wszystkie obrazy. I ta pracownia już była tak strasznie zawalona, że właściwie nie było miejsca. I któregoś dnia wszedłem i nie zapaliłem światła i w takim półmroku zobaczyłem labirynt tych stojących na ogół twarzą do ściany obrazów. I pomyślałem sobie, że powinienem zrobić tutaj film. No taki, wyobraziłem sobie, że właśnie jest taki półmrok. Ja idę z tą kamerą i tak idę i idę i wszędzie te obrazy. I tak, i no ale tak, ani nie miałem kamery, ani nie umiem tego robić, ani machnąłem ręką na to, nie miałem siły, żeby to przestawiać, budować z tego labirynty i zrobiłem po prostu dość dużo czarno-białych zdjęć, które powiększyłem na ksero, no i z tego budowałem takie przestrzenie. I zresztą są też z kolorowych zdjęć budowane takie masy, takie długie ciągi obrazów, takie, gdzie można tam wchodzić w takie kanały, w takie tunele. Ja mam właściwie zawsze pewien problem, bo czy data naklejenia, właściwie data naklejenia jest datą, że tak powiem, końcową, ale na to składają się zdjęcia z różnych lat. Więc, bo na przykład jak tutaj patrzę, w wypadku tego, to są zdjęcia z różnych pracowni, które są poustawiane w taki labirynt. To na przykład, to wszystko to są zdjęcia z pracowni na, bo tu jest tak, tu jest ze starej pracowni, tam z tego, jedno jest z Peruna, jedno jest z MDM-u, jedno jest z Anina, tak, no tak, to z tak trzech głównie. Natomiast w tym wypadku, no to są zdjęcia, które robiłem co jakiś czas właśnie z pracowni na MDM-ie, do której przychodziłem, mając te inne pracownie już kolejno, przychodziłem i tam był po prostu skład. I dowoziłem tam, i dowoziłem te obrazy i robiłem zdjęcia. I ta ilość poustawianych stosami, głównie pod ścianą, no, zaczęła być dla mnie bardzo intrygująca. Na tej wystawie większość obrazów nie była nigdy pokazywana, a jeżeli była, to była na przykład jeden raz wiele, wiele, wiele lat temu. I dla przykładu, jednym z takich obrazów, który wprawdzie był pokazywany dwa razy, to jest obraz, który bardzo lubię i do którego ma bardzo duży sentyment. To jest obraz, który wisiał chyba w 73 czy 4 roku, nie pamiętam dokładnie, w galerii Zapieczek. I to właściwie był jedyny obraz, w którym ja jakby określiłem swój stosunek do ówczesnej rzeczywistości, mówiąc tak najbardziej banalnie. I to jest obraz, który ma tytuł Czerwony Imperator. W każdym bądź razie intencją tego obrazu jest manipulacja ideami i zamazywanie wszystkiego na czerwono. Wszystko jest po prostu czerwone i tak dalej, i tak dalej. A to jest iluzjonista, który nie wyciąga królika z kapelusza, a właśnie manipuluje tymi ideami, a to z kolei był wtedy, jak myślałem, prawidło jako symbol głupoty. A tutaj spod tego czerwonego
tam coś było. Jakby myśl była taka, że tam, że to wszystko to, co tam było, zostało zamalowane na czerwono. No i teraz tutaj niektóre z tych obrazów, fragmenty tych obrazów pojawiają się w niektórych moich kolażach, które robię ostatnio. Myślą tej serii kolaży to jest takie cofanie się pamięcią do różnych moich ulubionych obrazów, czasami do rysunków. To jest zdjęcie, sam sobie zrobiłem zdjęcie jeszcze w pracowni w Perunie, to tam parę lat temu, po czym pomyślałem właśnie o takich kolażach, no nie wiem, no może trochę sentymentalnych, czy też nostalgicznych. I teraz w związku z wystawą moich starych obrazów pomyśleliśmy, że może właśnie połączyć te fragmenty starych obrazów z tymi współczesnym, z tym moim współczesnym zastanawianiem się nad nimi. I to jest właśnie cykl, w którym, no i się cała masa, pojawiają się różne strzępy i różne fragmenty moich obrazów, czasami całych obrazów, czasami tego, co malowałem i tego, co używałem do malowania, czyli różnego rodzaju pędzelki, na przykład palety, czy inne kolaże. Także to jest takie dla mnie cofanie się w czasie. O. To z kolei są robione też przez okno widać tutaj fragment domu, w którym mieszkałem kiedyś we Włoszech. No i tutaj różne fragmenty innych zdjęć, kawałki moich obrazów, palety. O. Również fragmenty rysunków, takich z lat 80. i również rysunków z lat 90. i te moje warsztaty. To jest obraz, który był raz pokazywany. I ja namalowałem kiedyś dawno temu, tam pod koniec lat 70. taką serię obrazów analogicznych. I niektóre z tych obrazów właśnie miały właśnie takie, o takie znaczki i takie, takie znaczki. I tutaj, i wtedy ktoś mnie spytał tak podchwytliwie, co to jest? Co to jest? Ja mówię, no jak to? Serpentyny, konfeti, ptaszki, kółeczka i takie jakieś krzyżyki. I tytuł jest Beztroska. To znaczy o tych obrazach, które przypomniały mi się i do których wróciłem po latach, bo to jest jeden, nie wiem, no z ostatnich tam lat, zresztą on był malowany na tej zasadzie, że jak miałem wolne, to znaczy nie tyle wolne, ale puste małe blejtramiki, to malowałem sobie te serpentyny, jajeczka, krzyżyki i konfetti i ptaszki. Tak jak malowałem je kiedyś na przykład w obrazie Beztroska albo Czerwony Imperator. Niemniej jednak w wypadku tych obrazów, to ja tutaj pisałem sobie
w którym roku namalowałem kolejny, odstawiałem i jak miałem kolejne blejtramiki, to znowu sobie domalowałem, odstawiałem, to trwało w sumie parę lat. I co? No i właśnie jeden z takich obrazów, a jest ich kilka, pojawiają się w tej serii autoportretów, gdzie, no, że gdzie ja pamiętam o tym obrazie, ja pamiętam o tym obrazie, pamiętam o tym obrazie, który miał tytuł Ziemia Moab i jest chyba z 80 czy 79, nie pamiętam, bardzo stary obraz. Także to jest właśnie takie cofanie się i znowu do przodu i tak właściwie, no nie wiem, może tak jak kiedyś namalowałem taki obraz dzień i noc i to tak dzień, dzień, potem noc, no i ja tak po prostu wracam, cofam się, potem wydaje mi się, że idzie do przodu, że idę do przodu, a okazuje się, że się cofam, no i taką mam właśnie przyjemność co jakiś czas. I teraz, tu są jeszcze, znalazłem, szukając czegoś innego, co się zawieruszyło. Tu jest jeszcze taka seria krótka, właśnie z tymi czy z podobnymi motywami. To jest jeden z obrazów, który nigdy nie był pokazywany na żadnej wystawie. I czasami się dziwię, to bardzo stary jest, nie pamiętam z którego roku. Bardzo stary. I czasami się dziwiłem właśnie, że... Bo to lubię ten obraz. Spytano mnie kiedyś bardzo poważnie, jak to jest, że moje obrazy są, czasami są figuratywne, czasami są abstrakcyjne, czasami są, nie wiem, neokonceptualne, czasami są, nie wiem, abstrakcyjne, czasami jest, nie wiem, geometria, czasami i tak dalej, i tak dalej. Tu można wymieniać te wszystkie różne rzeczy. I tak w pierwszej chwili nie bardzo wiedziałem, co odpowiedzieć, ale potem pomyślałem, że jedyną odpowiedzią na to, jakie jest to moje malarstwo i jaki ja jestem, to jest to, że będąc małym chłopcem, codziennie rano przez wiele, wiele lat widziałem na ścianie w pokoju trzy prace. To był Eli Lisicki, grafika, wspaniała, neokonstruktywistyczna. Potem Maxa Billa, szwajcarskiego rzeźbiarza i designera, abstrakcja. Zresztą tak jest podpisane, abstrakcja, prawdziwa abstrakcja, taka, nie wiem, no, może by ktoś powiedział liryczna, no po prostu abstrakcyjny obraz, absolutnie nie przedstawiający nic. A trzecia praca to była Segala, ale nie tego znanego rzeźbiarza wielkiego amerykańskiego, tylko inny, LaSalle Segal, który wyemigrował chyba do Ameryki Łacińskiej i był ekspresjonistą, realistą, ekspresjonistą. Bardzo, bardzo ciekawa praca, litografia. Chyba litografia, takie postacie z dużymi głowami, jakieś takie ten. I po prostu oglądając te trzy różne stylistyki, że tak powiem, no wydaje mi się, że to jest powód dla tego, czemu taki jestem. Natomiast tu na wystawie będzie rysunek i nie pamiętam, czy rysunek był pierwszy, czy obraz był pierwszy. Jednym z wątków, do których wracam,
To są takie ludziki pędzące w moim wypadku na lewo zawsze. I no to jest właśnie w ten sposób, że robię taką serię, odkładam, czasami to się pojawia na obrazie, potem to znika i po jakimś czasie wracają one z powrotem, bo jak może mówiłem, ja nie drążę jednego tematu, ja po prostu w niektórych wypadkach coś mnie ekscytuje i dalej widzę możliwość pracowania nad tym. Tu z kolei jest kilka rysunków starych. Ja je bardzo lubię i to są rysunki i kolaże. I to pierwsze takie to powstały w latach 70. Te są troszeczkę chyba późniejsze, ale generalnie te bez znaczenia, że wklejałem zdjęcie i komentowałem to zdjęcie później. To akurat są takie zdjęcia, to jest z Polaroidów, to z Ameryki przywiozłem. I to są takie figurki, to znaczy ja tutaj siedzę i tu są takie różne figurki. One są takie troszeczkę erotyczne. Takie, no tak, erotyczne, tak. Tu z kolei są też takie te moje pierwsze figurki. To są delfiny z Florydy. No i takie swobodne, luźne malowanie sobie. Teraz z kolei to była taka seria, to były tak zwane rysunki instruktażowe. I były na przykład, był rysunek, ja tam trochę z głowy, trochę z książeczki do, nie BHP, tylko przysposobienia wojskowego, w jaki sposób ładować karabin ten maszynowy, w jaki sposób tam podawać miny, no taki różny, taki bełkot, no a ja byłem dość, że tak powiem, wcześniej okazałem się być pacyfista, to może wtedy za mocne słowo, ale już w tym kierunku dążyłem i byłem przeciwko temu całemu nauki uzbrojenia, strzelania i tak dalej, i tak dalej. A to z kolei ja namalowałem kilka takich obrazów o takich figurkach. No i tutaj się zaczynały takie pierwsze, że tu jest niby spadanie, tam na innych było przesuwanie się, galopady w lewo, głównie w lewo, no takie. I no, jest parę takich dużych, olejnych obrazów. A to z kolei, tutaj tego nie jestem pewien, to musiałbym sprawdzić, jest obraz olejny. Jest obraz olejny i nie wiem, co było pierwsze. Czy ten rysunek, czy taki obraz. To znaczy o tym obraz. I to po prostu powinienem to sprawdzić i zobaczyć. Ale u mnie na ogół inspiracje idą z rysunków, z rysowania. I mówię o tym dlatego, że zawsze robiłem całe masy, właściwie ogromne ilości rysunków. I co jakiś czas wracałem do tych rysunków. W tym sensie, że rozpoczynałem jakiś temat, który mi się kończył, brałem się za następny, po czym jak nie wiedziałem, co dalej rysować przez chwilę, to się zastanawiałem o malowaniu, co to jest malowanie i tak dalej. Ale te powroty, czyli jakby, no nie wiem jak to nazwać, takie, bo nie lubię słowa poszukiwanie i nie lubię słowa drążenie. Po prostu czułem niedosyt i widziałem, że mogę w dalszym ciągu nad nimi pracować. I to jest jeden z takich przykładów,
kiedy to są te figurki, no, takie szalenie ekspresyjne. Teraz jest kolejny rysunek, gdzie są oczywiście nie takie same, ale w jakimś sensie podobne figurki. I to wszystko jest o ruchu i o poruszaniu się, o budowie. No i też są takie, no nie wiem, ja niezbyt lubię klasyfikować tego wszystkiego, ale one są takie bardziej konstruktywistyczne. No tak, po czym? One się pojawiały na obrazach, pojawiały się na różnych rysunkach. Ale teraz, bardzo niedawno, znowu wróciłem do tych figurek i tu są przykłady. I to jest w ten sposób robione. To są w 80 czy w 90 wypadkach moje obrazy. To są fragmenty moich obrazów, na których czasami są ludziki, czasami nie. Ale i na tych zdjęciach palcem wskazującym rysowałem takiego pędzącego ludzika. Tak powstało kilkanaście zdjęć. Sądzę, że każde jest inne, ale na każdym z nich jest pędząca figurka. W lewo. Zawsze w lewo, ale to już nie muszę tłumaczyć, dlaczego w lewo. No i tak. Tam jeszcze mam takie, ale to gdzieś w szufladzie, troszkę późniejsze, gdzie one na siebie się nakładają, tak jakby miały jeszcze szybciej pędzić. Tak, to jest obraz, który nigdy nie był pokazywany na żadnej wystawie. Tu się dla mnie nakładają dwie rzeczy. Przede wszystkim tak, to jest kolaż. Znaczy, to jest namalowane, a tutaj te figurki są naklejone. Napis Futura to wzięło się między innymi stąd, że ja kiedyś byłem pod bardzo silnym wpływem, szalenie podobali mi się włoscy futuryści, Boccioni, Balla i tak dalej, i tak dalej. No, potem okazało się, że oni lekko faszyzują, no więc trochę mi się zrobiło mało przyjemnie. Niemniej jednak oni byli zafascynowani tym ruchem, mechaniczne maszyny, różne takie inne, co mnie również bardzo, bardzo interesowało. No i tutaj jest jakby ten, mnie się, bo jak bardzo często jest tak, że ja, jak zaczynam, że tak powiem, nowy cykl, to wydaje mi się, że to już będzie moja przyszłość. Po czym okazuje się, że ja znowu gdzieś tam zakręcę i znowu wracam do tego, na przykład, co to jest malowanie, po co malować i tak dalej. Niemniej w wypadku tego obrazu to jest przemalowany inny obraz. To był obraz pod tytułem Gryzmą. Miałem całe masy rysunków, właśnie tytuł tam Basgrow, Gryzmą i tak dalej, i tak dalej. Jakoś kręciłem się koło tego obrazu strasznie długo i to mi się nie podobało. Teraz trochę żałuję, ale już potem przestałem żałować, bo wydaje mi się, że namalowałem lepszy po paru latach. To są takie trzy prace. To jest kolaż, a to jest namalowane. I no tak, z jednej strony jest ten ludzik, który się pojawia co jakiś czas, ale z drugiej strony ja byłem, jestem zafascynowany ruchem. I to się zaczęło od czasów, kiedy włoscy futuryści zaczęli malować maszyny, ruch, pędzenie, pędy i tak dalej, Boccioni. To byli moi kiedyś faworyci. Teraz też i do tej pory w jakimś sensie mi to zostało. I o tym ruchu mam obrazy.
A w wypadku tych trzech, no ja mam jeszcze całą serię prac o ruchu, gdzie są różnego rodzaju, znaczy kolaże porobione, to są ksera, o trybach, o maszynach, o jakichś sitach, przez które się tam coś przelewa, o maszynkach. No akurat miałem maszynkę do mięsa, więc to ona też była w tym, brała udział, o ruchu, o przemieszczaniu się. Potem z kolei namalowałem kilka obrazów, które miały tytuł, na przykład przeciąg, czyli takie pędy powietrza. No i teraz znowu to powróciło, no tylko inaczej. I to jest seria w 2020 roku zrobiona. To są wszystko kolaże. I jest bardzo podobny układ. Zawsze są trzy figury. No i one wszystkie pędzą w lewo, no w takim rytmie. I jest iluzja ruchu. No i jak mówiłem, czasami są identyczne, podobne. No w każdym bądź razie tę serię zakończyłem i do niej nie wracam. Natomiast do ludzików czasami wracam. O, tu jest jeszcze taki, o. Mam kilka rysunków, właściwie kolaży, zrobione tylko już mały format, tam nie wiem, wielkości Bristolu, czy trochę mniejsze, gdzie właśnie są powklejane pocztówki z różnych moich podróży, tras i tak dalej. I, no a tutaj te trasy zaznaczone są po prostu kolorowymi kółkami. W każdym bądź razie to wszystko to jest zrobione na papierze kredkami i naklejone są potem te warstwy, bo po prostu ja farbami nie byłem w stanie zrobić takich kreszek, takich bazgrołów, takich linii, bo to obraz jest o moich trasach, o wyjazdach, o wakacjach. I na tym obrazie są powklejane różnego rodzaju zdjęcia. Czasami tam, gdzie byłem, czasami już tam nie byłem, czy zapomniałem, że byłem. No i to są takie trasy właśnie tego. Tam jest na przykład pocztówka z mojej wystawy, którą gdzieś miałem za granicą i naklejone. Tu na pewno są Włochy, czy jakieś morze, Francja. No w każdym bądź razie lubię ten obraz. I tutaj, w tej sytuacji, muszę się troszeczkę cofnąć do czasu, kiedy skończyłem akademię. Dostałem wyróżnienie z malarstwa. Nic z tego w ogóle nie wynikało dla mnie, poza krótką satysfakcją przez chwilę. I zupełnie nie wiedziałem, co robić. Zupełnie. Nie wiedziałem, co malować. Natomiast zacząłem rysować. Ale w międzyczasie wyjechałem do Ameryki. Wyjechałem do Ameryki i przywiozłem stamtąd bardzo dużo zdjęć robionych Polaroidem. Który to aparat dostałem od mojej cioci, no ale niestety nie mogłem go wziąć do Polski, bo tu nie było żadnych filmów i nikt nie słyszał w ogóle o Polaroidach. Niemniej jednak te zdjęcia były dla mnie inspiracją, także pierwsze kolaże, jeśli te prace można nazwać od początku do końca kolażami, to są właśnie te, nie wiem, 72, trzeci rok, w których to wklejałem zdjęcia, komentowałem te zdjęcia, rysując różne scenki, rysując różne figurki. Ale również je podpisywałem. To jak tak rysowałem cukierek, to nie byłem pewien, czy ktoś, kto na to patrzy, to
widzi, że to jest cukierek. Ja się bardzo starałem, no ale jednak wolałem podpisać, żeby widz wiedział, o co chodzi. I takich rysunków, czy na przykład tak, jak tutaj jest, ja już nie bardzo pamiętam, czy to jest gablota zrobiona przez Klausa Oldenburga, czy ja po prostu sfotografowałem ciastka w jakiejś kawiarni w Nowym Jorku i dedykowałem to Oldenburgowi. Zrobiłem kilkanaście, tylko teraz nie mogę ich znaleźć, rysunków tak zwanych instruktażowych. I to były rysunki tego typu. No ten jest akurat bardziej kolorowy. Wcześniejsze były dużo bardziej ascetyczne. No w każdym bądź razie tego typu rysunki, jakieś gimnastyczne, jakieś używanie, sztuczne oddychanie na przykład. No tego typu było bardzo dużo rysunków i różnego rodzaju rysunków typu zagadka, na przykład, no, jak narysować rebus, już tak najbanalniej mówiąc, ars longa vita brevis. W jaki sposób ułożyć z tego rebus, tak, żeby to były rysunki, parę liter i żeby ta osoba patrząca, żeby mogła to odczytać. No to są takie moje różne przemyślenia z pierwszego roku, które potem właśnie realizowałem przy pomocy rysunków, zdjęć, napisów i generalnie rzecz biorąc bazgrołów. Z jednej strony to były inspiracje do obrazów, ale z drugiej strony dla mnie ciekawe były inspiracje, dlaczego te rysunki powstały właśnie. I dla przykładu, ten rysunek to było inspirowane, tylko proszę mnie jakby dobrze zrozumieć, to były graffiti. W Polsce były graffiti. Na pewno nie by, znaczy na pewno były w męskich toaletach, ale tam publicznych nie chodziłem. Natomiast były rysunki. Malarze, jak remontowali sklepy, to od wewnątrz zamalowywali je białą farbą. Jak ta farba była mokra, to palcem wyrysowywali tam różnego rodzaju takie rzeczy, które mieli pod sercem. No więc tak, damskie biusty, serce przebite strzałą, co tutaj jeszcze jest? Klatka piersiowa owłosiona, potem serce namalowane na muszkułach, o jakieś takie miecz, no i tego typu rzeczy. No i to są no, trzy przykłady jakby, które były inspiracją do rysunków i no i generalnie protestem przeciwko temu kapizmowi, który się rozlewał wszędzie i wlewali mi go do głowy, no. Przy każdej okazji jakieś koloryzmy tam i tak dalej, i tak dalej. No w każdym bądź razie inspiracje szły właśnie z takich, no powiedziałbym, różnych marginalnych przejawach aktywności twórczej, a jednocześnie przecież to, co ci malarze ścienni, co malowali to były takie wyznania spod serca. Najbardziej autentyczne, najbardziej prawdziwe, niezmanierowane. I właśnie to mnie ekscytowało. To właśnie była taka próba narysowania pędzlem. No, ale to są też, to jest taki obraz o ruchu, o przesuwaniu się, tak jak w wielu wypadkach od prawej do lewej. I tam są takie ideogramy figurek i taka imitacja ruchu.
No i ta, i to takie malowanie pędzelkiem, jakby rysować. Tak jak mówiłem przedtem, chciałem malować tak, jak rysuję i odwrotnie. I co jakiś czas starałem się namalować obraz tak, jakbym go malował kredkami. I no, nie wychodziło. Chciałem tak malować, jak rysuję. W tym sensie, że te maźnięcia ołówkiem, no jednak maźnięcia pędzlem są inne niż maźnięcia ołówkiem i w związku z tym niektóre obrazy troszkę są narysowane, a inne są po prostu namalowane pędzlami. To jest bardzo stary obraz. I to mi przypomina, nie wiem, można to nazwać anegdotą, ale mój, jak byłem na pierwszym roku na Akademii, to naszym profesorem był pan profesor malarz Eugeniusz Arzt. To już bardzo stary pan, bardzo taki dystyngowany, w muszce, getry nosił, bardzo sympatyczny. I pamiętam, że on powiedział któregoś dnia do mnie, takie tutaj cytuję, mały pędzel, nie, inaczej, mały obraz, mały pędzel, duży obraz, duży pędzel. I zrobiłem taki rysuneczek zrobiłem, który u kogoś jest z tym cytatem. Dokładnie powtórzony, napisany od końca. I mniej więcej w tym okresie, nie wiem, który to był, 70 tam czymś, no właśnie namalowałem sobie takie pędzle. No i tutaj jest tekst, którego nie pamiętam w tej chwili, tylko co w moim wypadku jakby jest dość ważne. Ja kiedyś miałem taką serię rysunków brudnopisy, i zastanawiałem się tam w tych rysunkach, czy brudnopis może być dziełem sztuki. I w związku z tym, jak malowałem obrazy wtedy, czy może czasami później, to tak jak w brudnopisie, coś skreślałem. Więc po prostu tutaj wykreśliłem tego wielbłądka, który mi tutaj nie wyszedł, tak samo jak tutaj. No a to wyszło. Ta rybka wyszła i ten pejzaż wyszedł i te ludziki wyszły. Tak. I to jest nieskreślone. Tutaj się pojawiły takie, znaleźliśmy stare moje rysunki, zrobione na takich torebkach. No i to są niektóre z tych form po prostu zaczęły pojawiać się na moich obrazach. Tylko na ogół było tak, że najpierw były rysunki, a potem były obrazy. To są kolejne rysunki, ale ja bym powiedział w ten sposób, to co jest jakby dla mnie ważne, to jest to, że ja robiąc te setki rysunków, które czasami są o bardzo różnej tematyce, że ja do niektórych wracam. Są takie właściwie zupełnie zapomniane, które są, powiedziałbym, dokumentem czasu, mojego czasu, i są takie, gdzie są rozpoczęte wątki niedokończone, jak okazuje się po jakimś czasie, że zacząłem do nich wracać. A tych wątków w obrazach było bardzo, to znaczy w rysunkach bardzo, bardzo dużo. I czasami tak bywa, że jak mi się taki wątek kończy,
Znowu oglądam stare rysunki i jak nic z tego nie wychodzi, to wtedy znowu namaluję sobie pędzelki. Po raz kolejny zastanawiam się, czy czerwony jest naprawdę czerwony, czy można sobie namalować paletę, czy ją zrobić i po co. No i takie różne. Te. A potem okazuje się, że pojawiają się wątki, które mnie zaczynają znowu interesować i dużo bardziej maluję. Teraz robię kolaże i maluję jednocześnie.